Cześć kochani, witam Was w pierwszym filmiku z serii vlogmasowej i jak widzicie witam się z Wami w lesie. Pomyślałam, że pierwszy dzień grudnia to jest dobry moment na spacer, tym bardziej, że to jest niedziela, no i już spieszę z wyjaśnieniami. W zeszłym roku vlogmasu nie było, natomiast w tym roku zdecydowałam, że jednak podniosę tę rzuconą przez Was rękawicę, bo dopytywaliście się, czy w tym roku vlogmas będzie to bardzo książkowy vlogmas, czyli taki, który wydaje mi się do mojego kanału najbardziej pasuje. Oprócz typowych vlogów nastawionych oczywiście na książki, codziennie będą pojawiały się też, niecodziennie będą pojawiały się typowe vlogi nastawione na książki, ale też będą dni, w których zobaczycie na moim kanale filmiki typowo książkowe, czyli na przykład jak sprawdza się moja organizacja biblioteczki, jakie książki polecam na długie grudniowe wieczory, jakie książki kojarzą mi się ze świętami, dużo więcej. Także ja cały plan na grudzień już mam i codziennie od 1 grudnia do 24 grudnia będę dla Was nagrywała, a Wy zobaczycie ostatni filmik 25 grudnia, a teraz już bez zbędnego przedłużania zabieram Was na wycieczkę do lasu, bo może akurat uda nam się zobaczyć coś ciekawego. Zabrałam Was na spacer do lasu, żeby pokazać Wam jakieś oznaki zimy, ale ku swojemu zdziwieniu znalazłam oznakę wiosny, czyli zawilce. Oprócz tego, tak jak widzieliście, jeszcze sarna, wiewiórka i chyba coś tam jeszcze po drodze znalazłam. Także podsumowując, spacer bardzo udany, a teraz chciałabym pokazać Wam, co czytam, no bo na początku grudnia zrobimy sobie taką ogólną aktualizację, także książkową. Dobra kochani, pomyślałam, że mojej domowej biblioteczki w tym tegorocznym vlogmasie będzie jeszcze całkiem sporo, dlatego lepiej skorzystać z grudniowego słońca i właśnie w jego promieniach chciałabym pokazać Wam książki, które ostatnio mam bardzo blisko siebie, dlatego że dwie z nich już przeczytałam, a jedną właśnie czytam. Z książek przeczytanych, przejmująca i bezwzględna podróż do samopoznania, nie do zapomnienia. Uzodinma Iweala, Ani złego słowa, przełożył Piotr Tarczyński, książka od wydawnictwa poznańskiego, przeczytana. Zastanawiam się, czy robić jej recenzję. Wydaje mi się, że jej recenzja na moim kanale się pojawi. Natomiast sama książka jakoś specjalnie mnie nie urzekła. To nie było coś, czego się spodziewałam. Ta historia nie zrobiła na mnie takiego piorunującego, głębokiego wrażenia. Miałam wrażenie, że będzie głębsza, że gdzieś zostanie ze mną na dłużej, że bardziej do mnie przemówi, a niestety tak w moim odczuciu była dość powierzchowna i też bardzo szybko się skończyła. Ledwo się zaczęła, już się skończyła. Albo po prostu to ja czytałam tę książkę w złym momencie. Syn nigeryjskich imigrantów Niru wiedzie z pozoru idealne życie, chodzi do kościoła, wierzy w Boga, jest wybitnym sportowcem, a jesienią idzie na Harvard. Niru nie jest jednak taki, jak wymarzył sobie jego konserwatywny ojciec. Chłopak skrywa tajemnicę, za sprawą której wyruszy w podróż w poszukiwaniu własnej tożsamości, a cudze słowa dobre i złe zmienią jego życie na zawsze. Druga książka, którą ostatnio przeczytałam na potrzeby, jakby to powiedzieć, szkolne, jest lektura do klasy pierwszej szkoły podstawowej, o której prowadziłam lekcję. Rafał Witek, Pierwszaki z kosmosu. Naprawdę świetna książka, także jeżeli ktoś z Was ma dzieci albo zna jakieś dzieci, no to polecam właśnie przyglądnięcie się też gdzieś w bibliotekach, księgarniach tym Pierwszakom z kosmosu. To jest książka, która opowiada taką historię, w którą właściwie można uwierzyć, czyli pewnego dnia, właściwie nie pewnego dnia, pierwszego dnia roku szkolnego do zwyczajnej, typowej pierwszej klasy w szkole podstawowej w Polsce dołącza dwoje dzieci z kosmosu, dwoje
ufolutków, którzy są traktowani nie jako ufolutki, tylko jako takie po prostu dziwne ludki. No i te pierwszaki muszą różnych rzeczy, te ufolutki, nauczyć właściwego zachowania się w klasie, właściwego zachowania się w ogóle w społeczności szkolnej. Także no, ja przeczytałam tę książkę bardzo szybko i z przyjemnością. No i mam nadzieję, że młodszym czytelnikom również do gustu przypadnie. Ja stworzyłam z tej książki taką prawdziwą wyprawę w kosmos, która mam nadzieję, że też się podobała. No i tak tylko pokazuję. Rafał Witek, Pierwszaki z kosmosu. No a teraz ostatnio czytywałam sobie troszkę poważniejsze książki, takie wymagające jednak skupienia, a teraz mam ochotę na coś lekkiego, łatwego, przyjemnego, coś co po prostu umili mi te pierwsze grudniowe wieczory, czyli czwarty tom cyklu Żniwiarz Pauliny Händel, Droga dusz. Żniwiarzem powinien zainteresować się Netflix, demoniczna fantastyka w najlepszym wydaniu. Mitologię słowiańską lubię, a jeżeli chcecie usłyszeć coś więcej na temat tego cyklu Żniwiarz, no to teraz gdzieś na pewno obok mnie pojawi się link do tego mojego, do mojej recenzji trzech poprzednich tomów Żniwiarza. To jest książka, którą połyka się, to są książki, które połyka się bardzo szybko, więc jeżeli macie kogoś może nie do końca przekonanego do czytania książek i takiego, którego odstraszają zazwyczaj takie solidne tomiszcza, no to uwierzcie mi, że to są książki, które potrafią do czytania zachęcić. Kolejny raz przenosimy się do wiatrołomu i kolejny raz spotykamy różne istoty rodem z mitologii słowiańskiej. No a ja teraz zabieram się do dalszego przeżywania tego pierwszego dnia grudnia. No jak widzicie, znajdujemy się w mojej domowej biblioteczce. Pomyślałam, że pierwszego dnia grudnia może będziecie chcieli ją zobaczyć, skoro i tak mam ją pod ręką. A jesteśmy tutaj dlatego, że pomyślałam sobie, że na grudzień, do tych grudniowych filmików, świetnie sprawdzi się taka malutka, kieszonkowa książeczka Horoskop poetycki. I zobaczymy, to jest horoskop na każdy dzień roku, zobaczymy, co ciekawego on skrywa właśnie na pierwszy dzień grudnia. Pierwszy dzień grudnia. Dopóki serce bije, władać będą dłonie, dopóty walczyć będę w płci pięknej obronie. Aleksander Fredro. Ja Aleksandra Fredrę bardzo lubię, ale nie jego, znaczy jego samego też, ale nie jego zemstę, tylko z tych jego tworów. Bardziej lubię Śluby panieńskie, a już najbardziej Pana Jowialskiego, bo właśnie z Pana Jowialskiego pochodzi mnóstwo tych znanych wszystkim bajeczek, między innymi słynna Małpa z kąpieli. No moi kochani, a na koniec oczywiście nie obyłoby się bez czekoladki z kalendarza adwentowego. Szukam tutaj szybko numeru 1 i już go widzę. Tutaj, gdzie ta krówka, i zabieram się za otwieranie tego numeru 1. Wydaje mi się, że to jest gruszka albo jakiś inny owoc, ale jeżeli macie jakiś inny pomysł, no to oczywiście jestem bardzo ciekawa, co Wy w tej czekoladce widzicie. A tam daleko, głęboko w okienku pierwszym jest domek. No i tym jakże czekoladowym akcentem żegnam się już z Wami i zabieram się za czytanie czwartej części Żniwiarza. Czytać już zaczęłam oczywiście, ale że książkę połyka się bardzo szybko, to mam wrażenie, że dzisiaj dotrę już do połowy. Chyba że zajmę się czymś innym, na przykład oglądaniem jakiegoś serialu, bo nigdy nie wiadomo i nie samymi książkami żyje człowiek. Jeżeli nie widzieliście mojego poprzedniego filmu, no to oczywiście serdecznie do tego zachęcam. No i czekajcie na kolejny vlogmasowy materiał już jutro.